ponad 10 hektarów ziemi i możliwość wybudowania blisko 100 domów jednorodzinnych. To zupełnie nowy teren inwestycyjny w sąsiedztwie ulicy Stulecia Niepodległości i rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy Sianorzędź. Dzięki przyjętym zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego już wkrótce może tam powstać nowe osiedle. Te grunty należą do jednej ze spółek działających tutaj w Suwałkach i mam nadzieję, że po uchwaleniu tego planu znajdą się chętni, znajdzie się jakiś deweloper, który w sposób taki zorganizowany zagospodaruje ten teren. Widzimy, że jest popyt na działki pod zabudowę jednorodzinną. Widzimy, ile tych budynków powstaje. Dowodem tej tezy jest boom budowlany w rejonie ulicy Zastawie czy Staniszewskiego, gdzie powstają co chwilę nowe domy jednorodzinne. Ulica Aleksandry Piłsudskiej, gdzie wznoszony jest już 7 blok osiedla Sobola Biel. Ulica Poznańska, gdzie rozpoczyna się ostatni etap Perły Południa. Powstają też 2 nowe bloki przy ulicy Grunwaldzkiej. Kończy się pierwszy etap budowy osiedla Ostoja przy ulicy Szpitalnej. Trwają intensywne przygotowania do organizacji 98. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, które odbędą się w tym roku w Suwałkach. To jest dla nas taki prestiż, takie duże wydarzenie. Sportowcy znani, olimpijczycy pojawią się tutaj i będą rywalizowali ze sobą. Oczywiście na czele z naszą gwiazdą, Majko Andrzejczyk. Na potrzeby organizacji tak dużej imprezy w obrębie stadionu lekkoatletycznego imienia Jadwigi Olbryś prowadzone są mniejsze lub większe prace inwestycyjne związane z przygotowaniami do wydarzenia. Mamy dobre relacje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Oni sprawdzili nas wcześniej przy organizowaniu innych imprez i mają do nas zaufanie. I my musimy zrobić wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. Na potrzeby transmisji budowana jest sieć elektroenergetyczna wokół stadionu, która umożliwi właśnie podpięcie sygnału telewizyjnego. To jeden z wymogów organizacji tych mistrzostw, ale dla Suwałk ogromna szansa na promocję miasta. Prezydent Suwałk we współpracy z Zespołem Szkół nr 6 oraz Suwalską Szkołą Lotniczą ogłasza konkurs wiedzy o lotnictwie. Jak konkurs, to i nagrody. Ich pula to aż 30 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenia szybowcowe oraz karnety na naukę dla operatorów dronów. Postanowiliśmy zachęcić młodzież do zainteresowania się lotnictwem, sportami lotniczymi, tym, co się na lotnisku będzie działo. Chcemy zachęcić młodzież poprzez udział w takim konkursie. Konkurs wiedzy lotniczej przygotowujemy tutaj, on odbędzie się 28 kwietnia. Skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Suwałk, ale również powiatów. Suwalskiego, Sajneńskiego i Augustowskiego. Konkurs ma na celu promocję lotniska w Suwałkach oraz promocję lotnictwa sportowego. Chcemy w ten sposób zarazić tym baksylem lotniczym naszych uczniów po to, żeby później latali i szybowcami, i samolotami, żeby ten ruch lotniczy tutaj rozwijał się w naszym mieście. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach.